A cóż to ja widzę tutaj? Sylwanie! Siemanderko! Kubeczek jest piękny! Ale ładny kubeczek! Kubeczek i tutaj jeszcze jest... Jeszcze jeden Michałek się ostał. Skonsumuję go dzisiaj. A co z resztą? Już przetrawione. No to fajnie. O, a ten co tak jedzie? Andrzej. Andrzej, jedź, bo... A to jest chyba taki samochodzik, co nie trzeba prawo jazdy na niego? A skąd? Nie trzeba. Andrzej, 18 lat trzeba mieć. A on ukończył już 18 lat? Kończył. O, dawno. On ma na jeden bok 18. Ale spójrzcie, kto tutaj jest. Wujek powrócił. Hello. Wujku, ja słyszałem, że ty byłeś w mrocznych uliczkach San Domingo. Tak, zgadza się, wszystko się zgadza. Nie da się ukryć tego. Ale cieszę się, że już powróciłeś do nas. No i możemy jechać na akcję. Jedziemy. Oczywiście akurat. Wujka odnalazł człowiek strzyżony na żelazko. To nie znam takiego człowieka. Musiał Ale być. Ja znam. Tak? No to jakiś agent nie musiał będę, być. Nie będę. Nie zdradza jego szczegółów. Nie, ale wszyscy wiedzą, kto to jest. Jedyny jest taki na świecie człowiek strzyżony na żelazo. Czy on pochodzi z żelazowej Woli? Nie. No, a teraz jedziemy nie, na... on pochodzi ze stalowej Woli. A, z tej stalowej, a to blisko. To sąsiad, można powiedzieć. Tak. Jedziemy na akcję Piec. Także bardzo dziękujemy temu panu strzyżonemu, że odnalazł wujek. Tak, tak, bo to jednak wyszedł wujek jesienią, a wrócił na zimę. No bo tak właśnie, przybiało. Przybiało. Ale widzowie się już niepokoili. Tak, tak, pytali. No to mamy dobrą wiadomość, jak, że wujek wróci. Tak, jak wrócimy na bazę z misji, to... No zobaczycie coś sami. Tam, coś tam na wujka oczekuje. Tak, tak. No, to jest wielka niespodzianka, nie wiadomo co. Nie wiadomo i nie jest to sznycel. Nie. Nie, nie jest to sznycel. Choć sznycel bardzo cierpliwy był i oczekiwał na konsumenta. Ale wystygł. Zimny był. Tak, zimny. A wujek nie lubi zimnych. Jak? Wolę cieplejszego co? Jeszcze w ustach nie miałam nic ciepłego. Dobra, jedziemy, jest misja Piec. Do zgarnięcia mamy piec, on jest jakiś duży, więc ekipa duża jedzie. Nie wiem, czy go będziemy cieli, czy go będziemy targali całego. Zobaczymy. No i będzie też oficjalne przyklejenie naklejki Mustafy na tę czwórce. Oczywiście. Dziękujemy bardzo za kubeczki, za naklejeczki, i za właśnie, słodycze. Ta misja jest, wujek był nam niezbędny. Dlatego poprosiłem tego pana, żeby odnalazł mój. No i go wytropił. Wytropił go i jest. I dzięki temu możemy pojechać. No dokładnie. Jest dobrze. Jest dobrze. To lecimy. Spójrz, jakie mam piękne nożyczki krawieckie. Nie będą na Pchlimtargu do sprzedania, bo zachowuję je dla siebie. Natomiast Pchlimtarg już jutro. Będziemy dzisiaj pakowali towary. Chcę nadmienić, że będzie relacja z pakowania. O! Także wbijajcie. Wbijajcie. Słyszycie ten dźwięk? Nie do podrobienia. Tylko nie idź z tymi nożyczkami tam. Nie, nie. Ale by się... No w ogóle chyba nie pójdę tam. Dymu by się... Nie, zatankuj i wracaj. Nie, nie płać. Nie płać, bo go ich nastraszymy nożyczkami. Nożyczkami go wypłaszymy. Czysto! Teraz. Pod tą siatką jest przepiękny piec.
bardzo piękne. Jeszcze trzeba odkręcić te mosiężne mufy. Złączki. Złączki. No i ten piecyk pojedzie właśnie dzisiaj. Taka akcja będzie. A jak mufę, to odkręci Oluś kolameczkę. Oczywiście. Własnoręcznie. Czyli jakby nie patrzeć Oluś kolameczko, ale wujek zmorza się. Tak, to jest ta sama osoba. Jedno w dwóch. Piecyk tak wygląda. Zaraz tutaj odkręcimy ten mocholek. I tu jest jeszcze mocholek. I tutaj jeszcze jest mocholek. Rok produkcji 2002. Siema. Jeszcze miedziuchy kawałek, nie? Ciekawe, co zresztą miedziuchy się stało. Nie, ukręciły. Jak łeb. Jak łeb. Chydrze. Jak łeb kurze. O, pięknie. Ale piękne. No człowieku, to jest ludzie ponad pół kilo. Sprzedać tak? Ja obstawiam, że będzie 200 kilo. Nie, ja 190 kilo. Ło, i wujek? Ja mówię 150 kilo. 150, 190 i 200. Zobaczymy. A wy jak obstawiacie? Piszcie w komentarzach. Tak sobie dywagujemy, ile waży ten piec. No i ja tak mówię, że no 100-kilowego chłopa we dwóch byście nie podnieśli? Ja bym go podniósł. Jakby przed chwilą Sylwan powiedział, że jakby go podniósł, jakby go ścisnął za jojka, to by sam się podniósł. Wyleciałby w powietrze jak z katapulty. No to 150 kilo to tym bardziej. Ja mówię jednakże 200, bo żeśmy troszeczkę się z nim męczyli. Ale to się przekonamy już niebawem. Misja niestety skończyła się niepowodzeniem. Okazało się, że 70 groszy tylko nam proponują za ten złom, więc zrezygnowaliśmy z takiej pysznej oferty. I po prostu sobie kiedyś pojedziemy już ze złomem w całości. Chodziło nam o to, żeby po prostu nie zrzucać tego na bazę i znowu wkładać, bo jednak jest ciężki. No trudno. Jaką pomstna chwila nadchodzi. I Mustafa wylądował tutaj. Mustafa wylądował. Na pięknym tutaj stanowisku. Jest. Fajnie. Lux. Nowego świata. Kupić to jo koło Jacoba Mustafowie. No. Pięknie to się prezentuje. Bardzo ładnie się prezentuje. Dobra. Teraz uwaga. Proszę Państwa. Chodźcie, chodźcie ze mną, chodźcie ze mną. Chodźcie ze mną. Wujku, ten oto kapelusz przesłany jest z Murza, nie z Murza Sichle, przepraszam. Z Alp. Z Alp. To dla ciebie kapelusz alpejski. Proszę. Od Martina Schmidta. Od Martina Schmidta. Proszę. Poważnie? No to dzięki, dzięki. Jolej. Tak, i teraz. Uchwałą Rady Miasta i Okolic przez aklamację. Ten oto kapelusz przeznaczony jest na Free Park. Czy zezwalasz? Tak,
zezwalam jak najbardziej. Dziękujemy. Czyli uchwała niech się wypełni. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Taniec robota. No i zaczynamy pakowanie na Fritarg. Franie tata tutaj wyciera z kurzu. Działająca. Te lampy, które znalazłem, też już zapakowane są. Psy zapakowane. Spójrzcie, co mam tu jeszcze, taką banieczkę piękną i mniejszą. Ładna. Ale to nie wszystko. Oczywiście tutaj pełno gadżetów. Jeszcze taka zapieczętowana, zielona i biała z pieczątką 6 litrów. Tak to wygląda. Ładne lustro. O, a co tu mamy? To jest gęsiarka. Fajna. Jest to taka. No. Taka piękna jest. I pokrywka na nią. Wow. Piękna rzecz. Jest, składziemy ją tam pod spódnik. O, tutaj maszyna do wyciskania soku jest jedna. Druga. A druga jest tutaj schowana, większa. To też schowamy. I co tu jeszcze mamy? To tu. O. No tu proszę bardzo. Ładna rzecz. A teraz musimy to. O. O, panie katarniarzu, ile za takie coś cenisz sobie? O, ale fajna banieczka na naftę. Na naftę. Tata wszystko musi wypucować jak shop fracz. Nawet takiego bolida na śmietniku żeśmy znaleźli. Przyda się na zimę. Proszę bardzo, mamy tutaj kozę. Drugi egzemplarz. Miejmy nadzieję, że też znajdzie właściciela. A teraz gwiazda programu, czyli maszyna Singera. Długo u nas leżała, no i postanowiliśmy ją w końcu wygrzebać i no i może ktoś się skusi na nią. Taka? A teraz jest taka. No wiem, o co chodzi. Znasz ją. Tu jest źle, bo tu się nie włoży. No. O, luks. Dobrze jest. Tu by też położył jeszcze. Dobra, jesteśmy spakowani. Na dzisiaj wystarczy. Jest tego sporo. Jutro będzie relacja już z handlowania. Także dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. Cześć. No i oczywiście zapomnielibyśmy, ale tutaj mamy oczywiście sprzęt narciarski. 4 pary nart. Eleganckich. Może ktoś będzie chciał poszusować. A, tu czwarta. Fischery. Fischery, Rossignole. Elegancko. I Blizzardy.